czwartek o godzinie 18 odbędzie się spotkanie z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Jaworze. Tym spotkaniem otwieramy cykl wykładów o Piastach Legnicko-Brzeskich i tytuł tego wykładu będzie brzmiał Siedziby książęce legnickich Piastów, siedziby znane i nieznane. I mamy nadzieję, że Państwo skorzystacie z tej okazji, przyjdziecie, wysłuchacie, będziecie później mogli porozmawiać z prelegentem. Pan Arkadiusz Muła pracował wcześniej w Urzędzie Ochrony Zabytków, jest historykiem sztuki po Uniwersytecie Wrocławskim. Na co dzień pełni funkcję właśnie dyrektora Muzeum Regionalnego. Natomiast w sobotę o godzinie 11 gościem Legniczan będzie Barbara Siwik, która urodziła się, gdy nasze miasto nosiło jeszcze nazwę Lignic. Została... tak jak reszta Niemców, wygnana, można powiedzieć, z Legnicy po wojnie. Była wtedy malutką dziewczynką i opisuje historię swojej rodziny poprzez pryzmat tych wydarzeń. Ta książka nie ocenia absolutnie nikogo, nie ocenia jakichś faktów politycznych, nie komentuje. Po prostu pani Barbara przekazuje swoje emocje związane z historią jej życia. Będzie to na pewno bardzo ciekawe i poruszające spotkanie, sentymentalne. Będzie można dowiedzieć się też sporo o naszym mieście. Wstęp na oba spotkania jest oczywiście bezpłatny.